Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z ekonometrii chciałam Wam omówić test F na istotność łączną, krótko test Walda na R kwadrat. Nazwa może być oczywiście za każdym razem inna u innego wykładowcy, ćwiczeniowcy, ale generalnie chodzi o sprawdzenie, czy choć jeden z parametrów strukturalnych jest istotny statystycznie. Jest to test, od razu zaznaczam, uzupełniający do testu studenta. On go nie zastępuje, on jest jakby takim pierwszym testem i niektórzy wykonują oba testy, wszystko zależy od waszego wykładowcy. Jeżeli oszacowany model w postaci raportu z programu MS Excel, może być to oczywiście inne źródło z innego programu, ale generalnie mamy taką pozycję jak analiza wariancji, gdzie wymieniona jest suma tych kwadratów regresyjnych, resztkowych, czyli tych niewyjaśnionych, i można obliczyć te średnie. Potem wychodzi statystyka F i jest podana istotność F. To my jesteśmy w stanie w tym momencie przeprowadzić taką już analizę, prosto może, która poodpowie na pytanie, czy któryś z oszacowanych parametrów, czy to dla przecięcia, czy to dla przykładowego parametru tutaj tej zmiennej x1, czy dla x4, któryś z tych już oszacowanych parametrów jest istotnie, czy jest po prostu istotny statystycznie. Oczywiście indywidualnie, tak jak widzicie tutaj kolorem, każdy z nich posiada tą wartość P mniejszą od 5%, czyli to pozytywnie świadczy o tym, że każdy oszacowany parametr dla każdej z tych elementów jest istotny indywidualnie. Każdy z osobna jest mniejszy od 5%. Ale jeżeli mamy wykonać już przynajmniej tak dla zasady ten test istotności łącznej, to musimy się opierać o na przykład wartość P, bo jest to proste, czyli porównujemy istotność F w analizie wariancji do 5%. I ta istotność F to jest dla nas po prostu wartość P w jakimkolwiek przykładowym teście. Żeby wykonać ten test F na łączną istotność parametrów strukturalnych modelu, musimy sprawdzić, czy model jest dobrze dopasowany do danych empirycznych. Czyli raz stawiamy hipotezę, że w ogóle R kwadrat statystycznie, matematycznie jest równy 0, czyli ani jedna ze zmiennych, ani wyraz wolny, ani któraś ze zmiennych w modelu, a wiadomo, może być jedna, dwie lub trzy, są statystycznie nieistotne, czyli matematycznie można zapisać, że R kwadrat równa się 0, albo ewentualnie, że wszystkie alfy są sobie równe i równe 0. Kwestia zapisu matematycznego i tego, jak u Was robi to wykładowca. W hipotezie alternatywnej, jak wiemy, musimy mieć zaprzeczenie. Czyli jeżeli tutaj zakładaliśmy, że współczynnik determinacji jest nieistotny statystycznie, my założymy, że jednak w tej wersji, w tej hipotezie alternatywnej jest jednak istotny statystycznie, czyli jest jakaś łączna istotność zmiennych. Czyli mówiąc prościej, choć jedna ze zmiennych na pewno będzie istotna. My już wiemy tutaj, że każda jest istotna, wiadomo, w tym teście te studenta, kolorkiem zaznaczone są te wartości P, ale my przeprowadzamy test F jako uzupełnienie. I jeżeli z tabela z estymacji, która tutaj jest nazwana jako analiza wariancji, posiada tak zwaną istotność F, czyli wartość P dla tego testu F na poziomie 1,09E-0,7, musimy umieć czytać, że w Excelu to jest odpowiednik liczby bardzo niskiej, która tą pierwszą jedynkę posiada dopiero na 7 miejscu po przecinku, czyli za zerem, 0 przecinek, i ta jedynka pojawia się dopiero na 7 miejscu po przecinku. I jeżeli u nas widzimy, że ta liczba jest niska, a na pewno jest niższa od ogólnie przyjętego, takiego powiedzmy minimalnego teoretycznego poziomu istotności alfa 5%, możemy powiedzieć, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej.
U nas hipoteza zerowa miała następującą postać, a więc bardziej poprawna, w cudzysłowie wiadomo, będzie hipoteza alternatywna. Wtedy możemy zinterpretować następująco. Przy poziomie istotności alfa 5% należy odrzucić hipotezę zerową, czyli jaki wniosek? Współczynnik determinacji jest istotny statystycznie, czyli zachowana jest łączna istotność parametrów. Inaczej mówiąc, choćby jedna ze zmiennych statystycznie na pewno trwale wpływa na zmienną objaśnianą. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.